Mogę się mylić, ale z tego, co mi się wydaje, nie ma takiego innego konkursu jak konkurs szopenowski, jeżeli chodzi właśnie o monotematyczność programu. Dzięki temu również możemy znaleźć wielotematyczność w utworach. To jest też, sądzę, że takim dużym dla nas, nie problemem, ale takim challenge'em trochę, żeby właśnie to znaleźć, tą różnorodność w utworach jednego kompozytora. Niektóre utwory, które wybrałem do programu do różnych etapów, już grałem je wcześniej, oczywiście jako dzieciak, więc to nie było do końca dojrzałe. Porządne przygotowania zaczęły się mniej więcej w wakacje 2019 roku, jak skończyłem moje studia licencjackie w Londynie i doszedłem wtedy do wniosku właśnie, że to jest czas. 5 lat temu przy wcześniejszej edycji sądziłem, że jeszcze jestem troszkę za młody na to i po prostu nie chciałem się rzucać na zbyt głęboką wodę, więc skończyłem najpierw studia, no i potem tak się to jakoś zaczęło. Bardzo dojrzałem do grania muzyki Chopina i doceniam im jeszcze bardziej po wyjeździe za granicę. Wiele lat temu. Sądzę, że jest to wspólny element z tą tęsknotą za pewnymi wartościami polskimi, za którymi tęsknił Chopin i to ja też, więc możliwe, że mamy pewne wspólne cechy w tym momencie i wspólne tęsknoty. Pochodzę z dość niemuzycznej rodziny, chociaż mój świętej pamięci dziadek grał na akordeonie i robił to absolutnie bez żadnej edukacji. Tak myśląc teraz już z perspektywy w miarę wykształconego muzyka, to jak on harmonizował pewne akordy, naprawdę było niesamowite, więc sądzę, że jeżeli to był jakiś talent muzyczny, to może odziedziczyłem go właśnie po moim dziadku. Rodzice w ogóle nie byli w muzyce, a ja zainteresowałem się fortepianem na lekcjach rytmiki w zerówce i byłem tak strasznie tym zafascynowany, że tak naprawdę od tego momentu już byłem absolutnie zobowiązany do tego, zdałem egzamin do szkoły muzycznej pierwszego stopnia w Radomsku i od tego czasu ta przygoda się zaczęła. Poza tematem pianistyki również bardzo inspirują mnie instrumenty smyczkowe. Mam takie dwie idolki. Jedną z nich to jest Ida Handel, która niestety niedawno odeszła. Miałem ją przyjemność poznać. Niesamowita kobieta, niesamowita osobowość i taki prawdziwy muzyk starej daty. A druga osoba, która mnie po prostu doprowadza do łez za każdym razem, kiedy jej słucham, to była angielska wiolonczelistka Jacqueline Dupré, która niestety zmarła na stwardnienie rozsiane, więc taka dość tragiczna historia. Mieszkając w Londynie, miałem okazję opiekować się jej grobem przez wiele lat, więc czuję, że mimo tego, że oczywiście nie poznałem nigdy, gdyż zmarła ona wiele lat przed moim narodzeniem. To jest taki dla mnie ciągły autorytet. W tamtych latach tak ogromnie mocne osobowości kobiece to był coś pięknego i jestem wdzięczny za te nagrania, które zostawiły. Mam parę opóźnionych programów koncertowych, na przykład jeden z bardzo słynnym altowiolistą angielskim, nazywa się Paul Silverthorne. On był koncertmistrzem sekcji altówek w Londyńskiej Orkiestrze Symfonicznej, bo teraz już jest na emeryturze, ale dalej koncertuje jako solista i mieliśmy mieć wielkie małe tournée właśnie po Europie, ale no niestety w tym momencie z obecnymi restrykcjami jest to dość ciężkie do zorganizowania i do pięcia i podobnie jak konkurs chopinowski, to już też się ciągnie do około półtora roku. Jeżeli chodzi o plany konkursowe, to mam ochotę spróbować konkurs w Teksasie Van Cliberna. Są jakieś plany, ale tak jak mówię, w tym momencie jest to wszystko takie bardzo ruchome i niepewne, ale miejmy nadzieję, że niedługo sytuacja się poprawi na świecie i będziemy mogli wrócić do regularnego koncertowania i grania. Nie mogę się doczekać, co ten konkurs pokaże i co się wyklaruje i o jakich osobach będziemy słyszeć w najbliższych latach.